Siemano, witam w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj sobie zrobimy takie, postaram się w miarę szybkie podsumowanie sezonu konkretnych zawodników. I planowałem podzielić to na taką strefę defensywną i ofensywną, ale chyba jednak zrobię powiedzmy numeracyjnie, tak jak mają zawodnicy numery na koszulkach, będzie mi po prostu łatwiej to robić z pamięci. Więc tak, Ter Stegen, generalnie sezon całkiem dobry, znaczy no ogólnie bardzo dobry, tak? To co grał, to grał naprawdę fajnie, ale nie mogę go do końca jakby ocenić, tak w 100%, bo niestety, ale kontuzję miał bardzo długo. Więc o nim można tak naprawdę powiedzieć, że tyle co grał, to grał bardzo dobrze. I taki ostateczny wynik sezonowy jest naprawdę fajny. Dalej, mamy numer 2, João Cancelo wypożyczony z Manchesteru City do Barcelony. No i tutaj, no myślę, że ze względu na końcówkę sezonu, no to możemy sobie powiedzieć, że był to sezon też dobry. Bo tak, na początku grał na prawej obronie, było fajnie, aczkolwiek, nie wiem, mam wrażenie, że to jeszcze nie było takie 100%, takie maksimum tego zawodnika. Po czym jak zaczął grać na lewej obronie ze względu na kontuzję Balde, no to generalnie ofensywnie wprowadził bardzo dużo. Potrafił naprawdę grać mega fajną piłkę, asystować, strzelać gole, no pokazywać się generalnie świetnie, ale niestety w defensywie miał dużo braków i te braki niestety pokazały się w bardzo istotnych meczach, czyli w meczu z tam z PSG, że chyba to był ten taki jeden jego istotny błąd, no i przede wszystkim w meczu z Realem Madryt. Więc tutaj można podsumować to, że po prostu był to, powiedzmy, sezon dobry. Dalej, mamy numer 3, Balde. Generalnie Balde w stosunku do sezonu poprzedniego no nie zagrał na tyle dobrze, na ile uważam, żeby się od niego oczekiwało. W poprzednim sezonie wszedł z buta, wygryzł Jordiego Albę praktycznie z pierwszego składu i pokazał się jako niesamowicie dynamiczny, bardzo szybki zawodnik z dobrym dryblingiem, który po prostu na lewej obronie w ofensywie może dać mnóstwo opcji i podłącza się do tej ofensywy i jest aktywny i wszystko tak naprawdę pozytywnego, co może dać, to właśnie tam daje. Przy czym w defensywie nie zaniedbuje swoich obowiązków. Gdy trzeba się cofnąć, gdy trzeba uzupełnić obronę, odbudować pozycję defensywną, on to robi. Więc akurat Balde w poprzednim sezonie był świetny. W tym sezonie, o ile defensywnie, uważam, że tyle co zagrał, nie można mu zarzucić, żeby był, nie wiem, w jakiś sposób, nie wiem, no, żeby zaniedbywał swoje obowiązki, no to w ofensywie niestety, ale dawał mało. Znaczy w zasadzie dużo się pokazywał, ale nic z tego nie było. Nie przekładało się to na jakieś super statystyki, nie przekładało się to na efektowną grę. Więc generalnie sezon uważam za taki średni, też przez pryzmat tego, że no niestety, ale sezon grał chyba tak w sumie do połowy mniej więcej, tam do grudnia, stycznia, coś w tym zakresie, o ile dobrze kojarzę. No a potem niestety, ale no kontuzja dość poważna, z której dopiero teraz wraca do zdrowia. Dalej, mamy numer 4. I tutaj mamy Araujo. No i tak naprawdę cały sezon też uważam ogólnie, tak samo jak w przypadku mniej więcej Cancelo i Ter Stegena. Czyli sezon uważam za dobry lub nawet i bardzo dobry, ale niestety, tak jak w przypadku Cancelo, tą ocenę zaniża sytuacja taka, że no niestety, ale dwa takie głupie błędy. Tam chyba w meczu z Walencją i w meczu z Paris Saint-Germain przede wszystkim niestety w Lidze Mistrzów, to były takie dwa bardzo rażące błędy. Tak, bo chyba w meczu z Walencją, nie pamiętam, on chyba dostał kartkę? No ale no popełnił praktycznie ten sam błąd, co w meczu z PSG, tak? I jeszcze wcześniej w Superpucharze. Tam ten faul na Viniciusie, który też go wykluczył. I o ile tam miałem trochę wątpliwości, co się zadziało, no to tutaj akurat w tych dwóch meczach, no totalnie. Więc uważam, że sezon ogólnie dobry. No i też przede wszystkim mniej kontuzji niż w sezonach poprzednich, gdzie akurat Araujo miał tych kontuzji generalnie dużo. Więc w tym sezonie w
fajnie, że się udało tę ilość kontuzji zmniejszyć bardzo mocno. Dalej, numer 5, mamy Inigo Martineza. Inigo Martinez, który w zasadzie nie miał sezonu, jakby presezonu, nie przepracował, bo był kontuzjowany. Potem powoli był wprowadzany przez Xaviego do drużyny. Złapał miejsce w składzie, zaczął się pokazywać fajnie, nawet był przez chwilę podstawowym obrońcą. Po czym niestety kontuzja jedna. Gdy wrócił z kontuzji na tam chyba bodajże Puchar Króla, nie wiem czy to było Unionistas czy jakiś inny klub z tej niższej półki rozgrywkowej w Hiszpanii, znowu miał odnowienie kontuzji, znowu go nie było, a potem po powrocie generalnie był rezerwowym, no bo się pojawił Paulo Cubarsí, a Christensen został przesunięty do pomocy. No i tutaj po prostu Inigo no, musiał się pogodzić z rolą raczej typowo rezerwowego. No i na koniec sezonu dopiero zagrał około tam chyba 3 czy 4 meczów tak pod rząd, gdzie Araujo był niedostępny, nie do końca wiadomo dlaczego, no ale tak mniej więcej się sezon Inigo Martineza potoczył. Oceniam go jako dobry na tyle co zagrał. Dalej mamy numer 6, Gavi. Gavi generalnie od początku sezonu aż do momentu kontuzji grał bardzo fajnie, jak to Gavi, aktywnie, z zaangażowaniem, z serduchem, walczył wszystkimi częściami ciała po to, żeby tam odbierać piłki, żeby walczyć. Pokazał się też trochę nawet lepiej ze strony takiej kreatywnej w jakimś tam meczu, w którym Barcelona chyba z wyniku 2-0 na minus wyszła na 3-2. Tam pamiętam, że chyba dał takie jedno naprawdę genialne podanie, gdzie mi zaimponował, gdzie wcześniej Gaviego za bardzo w takiej strefie jakby kreatywnej no nie widziałem, więc tutaj naprawdę też kolejny plus. No i co, no potem niestety, ale bardzo długa kontuzja na zgrupowaniu reprezentacji Hiszpanii, no i nie będzie go prawdopodobnie aż do listopada około. Może, że tutaj sztab medyczny nowy od Hansiego Flicka coś pomoże i jednak trochę się przyspieszy ten powrót, ale w przypadku tak istotnego zawodnika jak Gavi uważam, że nie powinni się śpieszyć, bo Barcelona, sorry, ale niestety nie umie w dobre przygotowanie fizyczne zawodników. Więc tutaj powinni na spokojnie wszystko sobie no jakby przepracować. Tak, Gavi powinien cały ten okres rekonwalescencyjny przepracować. Dalej, numer 7. Boże, kto tam miał siódemkę? Ferran Torres. Super zaangażowanie na początku sezonu, przez cały okres przedsezonowy, gdzie było okienko transferowe, gdzie się mówiło, że powinni go sprzedać. On powiedział, nie, zostaję, będę ciężko pracował. Weszły dodatkowe treningi fizyczne, większe zaangażowanie w treningi takie klubowe, psycholog, który miał mu pomóc. I początek sezonu miał naprawdę obiecujący, fajnie się pokazywał aktywnie ten tak zwany Ferran Rekin, no ogólnie spoko, aczkolwiek później trochę przygasł, miał kontuzję też dość długą, bo w sumie chyba około 2 miesięcy go nie było. Po powrocie z kontuzji totalnie nic nie pokazywał, był też w sumie wystawiany na trochę innej pozycji, bo w zasadzie bardziej na prawym skrzydle, a wcześniej grał jako ten taki ala lewy skrzydłowy, podwieszony napastnik, coś takiego, no to co tam się dzieje w Barcelonie. Więc niestety końcówka sezonu zdecydowanie słabsza. Dalej, numer 8, Pedri. Nie wystrzegł się kontuzji, bo niestety, ale te kontuzje też mu trochę przeszkadzały w tym sezonie, aczkolwiek też już odrobinę mniej niż w poprzednich sezonach. Ale szczerze mówiąc, nie do końca był to taki Pedri, którego już dobrze zapamiętaliśmy wszyscy. Przy czym no, miał oczywiście swoje przebłyski, miał wiele momentów, w którym grał lepiej, ale uważam, że w jego przypadku powinna być trochę zmiana pozycji lub ewentualnie porządne dostosowanie go fizycznie do sezonu i pozostawienie na pozycji środkowego pomocnika, a jeśli powiedzmy nie do końca taka opcja, taka droga, to wtedy powinna Barcelona pójść w to, żeby wystawiać go na ofensywnym pomocniku. Bo jak pokazała końcówka sezonu, on wystawiany wyżej potrafi strzelać gole. I to też pokazała chyba końcówka w zasadzie poprzedniego sezonu, gdzie tam Xavi wystawiał go też wyżej, dawał mu takie zadania bardziej ofensywne i on więcej miał goli
niż asyst. Więc on naprawdę ma zmysł do strzelania goli, tylko trzeba to też wykorzystać. I uważam, że taka pozycja ofensywnego pomocnika w ustawieniu 4-2-3-1 może być dla niego czymś bardzo pożytecznym. Co też oczywiście, ze względu na tą pozycję ofensywnego pomocnika, który naturalnie trochę mniej biega i ma trochę mniej zadań takich, powiedzmy, ofensywnych, może spowodować to, że też te jego mięśnie nie będą na tyle przeciążane, żeby nawracały mu się kontuzje, które go trapią przez bardzo długi czas. Dalej, mamy Roberta Lewandowskiego, który przez w zasadzie pierwszą połowę sezonu no, miał cały czas tą taką tendencję spadkowej formy. No i tutaj, no nie wiem, no ciężko w sumie powiedzieć, czy ten sezon bym ocenił na dobry, średni, bo ogólnie Robert postawił poprzeczkę bardzo, ale to bardzo wysoko. I tutaj ciężko jest go jakkolwiek rozliczać. Znaczy no, liczbowo sezon świetny, tak? Bo jednak był jednym z najlepszych napastników w lidze. W Barcelonie, no pierwszym strzelcem. No nie wiem, no ciężko go oceniać właśnie przez pryzmat tego, co on już niesamowitego zrobił w poprzednich sezonach. Ale generalnie do połowy sezonu bym powiedział, że był przeciętny, średni, a druga część sezonu była już naprawdę dobra, nawet przeplatana na bardzo dobra. Więc tutaj taka, nie wiem, mieszana ocena z mojej strony. Dalej mamy numer 10. Numeru 10 nie ma. Fati go miał na samym chyba początku, ile dobrze kojarzę, ale no odszedł od razu praktycznie. Zagrał tam chyba 3 mecze po parę minut, więc tego nie liczymy. Dalej Rafinha. No Rafinha, który na początku sezonu grał na prawym skrzydle, był drewniany, ogólnie słabo. Miał jakiś lekki uraz, wrócił, znowu trochę pograł na prawym skrzydle, znowu uraz. Coś tam w międzyczasie pograł trochę jako taki środkowy pomocnik, trochę Xavi mu tam dał szansę jako, powiedzmy, lewy skrzydłowy. Też tam był chyba wystawiony w jednym lub dwóch meczach, o ile dobrze pamiętam. A później Xavi postanowił go wystawić na tym takim właśnie lewym skrzydle, na tym podwieszonym napastniku, gdzie Rafinha miał o wiele więcej swobody. I tam Rafinha pokazał się naprawdę super, szczególnie w meczu z Paris Saint-Germain i w kilku innych meczach. No i też ten syndrom Rafinha się pojawił, czyli to, że to jest zawodnik, którego gry często nie da się oglądać, bo jest naprawdę beznadziejny w tym, jak wygląda w trakcie gry, ale notuje gole i asysty, co jest bardzo dziwnym paradoksem. Więc ten sezon Rafinha też bym określił jako ogólnie dobry, właśnie ze względu na te gole, asysty i na tą końcówkę sezonu, w której się pokazał o wiele, wiele lepiej na w zasadzie nie swojej pozycji. I dalej mamy numer 12, czyli numer, którego w zasadzie nie ma. Więc tą część jakby podsumowania sezonu zawodników zakończymy w tym momencie. Resztę drużyny opowiem w następnym filmie, żeby też te filmy nie były zbyt długie. Zachęcam do subskrypcji, zachęcam do komentarzu, co wy sądzicie na temat sezonu Barcelony, na tego, jak dani zawodnicy grali, czy się ze mną zgadzacie, czy nie. Dajcie znać w komentarzu i zaraz nagrywam drugą część tego filmu.